Myszku! Ono coś tutaj pyka, no effect. No dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Cześć, witam was na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że u was wszystko spoko i że jesteście gotowi na nowy film. Dzisiaj, słuchajcie, będzie o czym? No o tym, o czym w tytule. Ha! Niespodzianka. Będzie o palecie Carmi Kiss of Fire, którą dostałam w prezencie. Dziękuję uprzejmie. Wygląda ona następująco. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, to opakowanie jest takie milutkie w dotyku. A wiecie, że ja się jaram opakowaniami i że ja je właśnie długo przechowuję, co jest też dziwne i zabawne jednocześnie, więc mi się bardzo podoba, taka po prostu galaktyka. To jest paleta, no jak sama nazwa wskazuje, Carmi, stworzona we współpracy z włoskim youtuberem. Ja szczerze mówiąc nie oglądam tego pana, bo mam swoich innych ulubieńców amerykańskich, ale paleta bardzo mi się podoba i kolorystycznie jest w moim stylu. Pokażę wam tutaj teraz, jak wygląda z tyłu, jak się te kolory prezentują. Tu jest 10 cieni i 2 rozświetlacze, z tym, że ten złoty to wydaje mi się, że jako rozświetlacz chyba bardziej na sesje zdjęciowe, a nie tak na co dzień. Także tak to wygląda. Pokazuję wam to dlatego, żebyście mogły zobaczyć, jaka będzie różnica później, bo te kolory no dosyć inaczej się przedstawiają w palecie niż na opakowaniu. Gdybym ja je zobaczyła tak tutaj właśnie na opakowaniu, to bym sobie pomyślała, w sumie nic ciekawego. Ale w środku jest po prostu taki malutki sztosik. Także już otwieram tę paletę. Ona jest świeżutka. Bardzo mi się też podoba to, że jest zatwierdzona przez PETA, cruelty free, co jest super. Ja tego wcześniej nie zauważałam, jakoś też chyba nie czytałam. I jest tutaj też odnośnik do Instagrama, Carmi MUA Makeup Artist, i do YouTube'a jego. Także jakbyście chciały, to tutaj to jest, można znaleźć. Paleta w środku wygląda no tak klasycznie jak paletki Makeup Revolution, czyli jest czarna, zrobiona z plastiku. Ja oczywiście ją już tutaj wypalcowałam ładnie, bo przed chwilą, i chciałam wam pokazać przykładowe kolory, ale teraz tak myślę, że pokażę wam, oczywiście lusterko tutaj jest, pokażę wam, jak to wygląda, jak kolory realnie prezentują się w zestawieniu z kolorami, które są zaprezentowane na opakowaniu. Także tutaj na szczęście one są bardziej intensywne. Bardzo mi się podobają te kolory. Ja już zrobiłam takie próbne swatche, że tak powiem. Ten niebieski to po prostu jak dla mnie jest sztos. Żółty wydaje mi się, że jest trochę suchy, bo jak go tak wzięłam na palet, to on mi się rozleciał. Ale jak wiecie, że no, z matami to jest inna historia, łatwiej jest właśnie stworzyć cienie takie no połyskujące z drobinami i tak dalej, a z matami trochę się trzeba namęczyć, żeby one nie były suche. Mam tutaj płyn micelarny, także będę zmywać te swatche, żeby później jakoś stworzyć makijaż, także już teraz zapraszam was na makijaż. Aha, i jeszcze jedna rzecz, tutaj do tego była dołączona taka folijka, jak oczywiście tych paletkach. Ja te folijki zawsze zbierałam, bo zawsze mnie rozbawiały nazwy tych cieni. Tutaj mamy na przykład Yellow Heart, Game On, Morning Call, You're Welcome, Dominion, Flash Me, fajne, no. Ale teraz marka, widzę, że zmieniła taktykę i one się już nie pojawiają, te nazwy, na tych folijkach, ale pojawiają się po prostu na paletce, tak, w środku. Także tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze raz te kolory, żebyście mogli stwierdzić, czy jesteście zainteresowani tematem i czy chcecie ze mną zostać. Dzisiaj stwierdziłam, że chciałabym oczywiście użyć jak najwięcej kolorów, ale ten niebieski, czy jakikolwiek to jest, słuchajcie, bo tak naprawdę się zastanawiam, czy to jest zieleń, czy to jest morska zieleń, czy to jest niebieski. O, ktoś tam coś robi. Przed chwilą sąsiedzi pralką tak cisnęli, że ja się zastanawiałam, co to jest, słuchajcie. Czy oni dostarczają wodę do całej Warszawy, czy co tam, no ale już tam abstrahując od tego, ta zieleń mi się bardzo spodobała. I tak sobie pomyślałam, że tutaj mogłabym wykonać 2 makijaże, ale że dzisiaj muszę wyjść, no to będę wykonywać jeden. I kolejny makijaż chciałabym właśnie zrobić z tymi matami, z tym żółtym, pomarańczowym i tym brązem, czerwonym. Także no, zobaczymy, jak to będzie. Ja już mam twarz częściowo przygotowaną, no bo oczywiście podkładu nie mam, tak jak widać, ale mam zrobione brwi przy pomocy Eyebrow Pomade. Oczywiście jestem wierną fanką, już denkuję ten produkt. I mam tutaj jeszcze ten pędzelek, co Iwa,
317, też wam go pokazywałam w ulubieńcach, więc nie będzie zdziwienia. Choco Bones, ten pierwszy cień beżowy, służył mi jako baza. No i jeszcze korektor, żeby mi się tak powieka nie smuciła. Anti-Dark Eye Concealer Banana Bright 01. Także no już szaleję, wiecie, po całym tygodniu. Także tak to wygląda. Zaraz się do was przybliżę i zrobimy sobie makijaż na jednym oku, żebyście widzieli, jaką mam wizję. Chociaż w sumie wizji nie mam takiej konkretnej, ale podobają mi się tutaj, no właściwie wiecie co? Podobają mi się wszystkie kolory. I może trochę mniej te jaśniejsze, te takie, o tutaj, słuchajcie, o te, ale one mogą równie dobrze służyć mi jako rozświetlacze, więc ja się tam niczym nie smucę. Myślę, że tego białego rozświetlacza ani tego złotego nie będę dzisiaj używać, ale to oczywiście wyjdzie w trakcie, no bo wiadomo jak to jest, nie? Ja sobie jakąś tam wizję snuję i cieszę się też, że w tej palecie jest lusterko. Bo w tej ostatniej maksineczce, no to nie było lusterka? Czy było lusterko? Boże, ja już nawet nie pamiętam. Ja ją gdzieś tutaj mam. Nie, tutaj było lusterko. Ale w tych paletach tańszych z Make Up Revolution nie ma lusterek, trzeba się jakoś wspomagać. A że ja ostatnio miałam jakieś przejścia z moim lusterkiem, to bardzo się cieszę, że to lusterko tutaj jest. Także tyle tytułem wstępu. Zapraszam was serdecznie na makijaż ze mną. Będziemy się malować i mam dzisiaj pędzle. Mam dzisiaj pędzle, specjalnie je wyprałam. Także może użyję pędzli, albo użyję paluszków wraz z pędzlami. Także zapraszam was serdecznie, zaraz się do was przybliżę i będziemy się malować. Dobra, słuchajcie, widzimy się znowu. Zdziwienie roku, a może nawet stulecia. Także tak sobie myślę, co tutaj zrobić. I w sumie bardzo ciekawią mnie te cienie, tutaj ta czwóreczka, więc myślę, że dzisiaj się skupię na nich, słuchajcie. Te tutaj, ta na na, że dzisiaj się skupię na nich. Zobaczymy też, jak mi to wyjdzie w trakcie, ale proszę państwa. Słuchajcie, zrobimy tak. Nałożę ten tutaj cień, o, tego koleżkę nałożę w załamaniu. O, jaki to jest ładny kolor. To jest właściwie taka ruda miedź. Co ja mówię? Nie wiem, czy dobrze mówię, ale na załamanie on się nadaje. Także dla osób, które lubią palety kompletne, to z pewnością nie jest paleta kompletna. To jest taki, wiecie, dodatek do waszej kolekcji. Także No, nie nazwałabym tego paletą kompletną. Chociaż dla mnie, słuchajcie, ja bym ją tak wzięła sobie, jak to się mówi, na wyjazd i dla mnie by była całkiem spoko. Ja użyję tej zieleni, zwanej też niebieskim, bo bardzo mnie cieszy ten kolor, bardzo mnie cieszy. On jest taki bardzo nieokreślony. Nie wiem, czy on się jakoś tak nie nazywa, ten kolor jakiś petrol, czy coś takiego. No niesamowicie mi się on podoba, bo to teoretycznie jest morski, trochę taki turkus, ale tak naprawdę to on jest taki dosyć, powiedziałabym, ciemny. Oczywiście sporo tutaj wyjechałam, ale się tym nie przejmuję, bo to wszystko jest do poprawki. Także bardzo mi się podoba pigmentacja tego cienia. Właściwie dużo się tutaj nie trzeba zastanawiać, co mi się też bardzo podoba. Tamten mi oczywiście już znikł. Czy ja mam tutaj patyczki do uszu? Tak, ja patyczki do uszu zawsze mam, zawsze jestem przygotowana na tę ewentualność. Jakby mi się coś tutaj czy zebrało, czy coś mi się tutaj zadziało. Także jestem zawsze przygotowana. Powiem wam szczerze, że ja mam ochotę też użyć tego fioletu. Także zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Nałożę go. O! Ładny. Podoba mi się. Nałożę go tutaj tak dosyć mocno. Ja specjalnie dzisiaj, słuchajcie, nie nakładałam podkładu, bo zawsze jak nowe cienie próbuję testować, to wychodzi mi to na niezbyt dobrą decyzję.
Więc po prostu rezygnuję z tego kroku. Znaczy nie, nie rezygnuję z podkładu. Broń Boże. O, widzicie jak tutaj mi się to sypie? Ja oczywiście teraz to troszeczkę ułagodzę płynem micelarnym. O, już jestem cała czerwona. Załagodzę sytuację. O, właśnie tak jest z moją cerą. Tak z nią jest. Także o, dodam tutaj tego fioletu. Sypie się on. No nie chcę mówić, że nie. Ale to też, wiecie, no coś, w sumie coś za coś, no bo dobra pigmentacja równa się osyp. Także w sumie zdecydowałam, że na górę dam różowy. Też nie wiem, czy mi to wyjdzie na dobre, ale zobaczymy. Słuchajcie, też się tak zastanawiam, bo w sumie ja nieczęsto zmywam makijaż, jeśli chodzi o takie jakieś niedoróbki, bo jak ja bym to miała robić, jak się też zastanawiam, właśnie jak oglądam inne youtuberki, które mówią, że one tam się malują na przykład do YouTube'a, a później to zmywają. Albo że często tam się zdarza, że zmywają w ogóle cały makijaż. Oczywiście no są takie sytuacje, że trzeba zmyć, no i co, no i nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj, ale ja jakoś, nie wiem, zawsze staram się ratować sytuację. Ten niebieski, słuchajcie, jest tak intensywny, że on mi tu zabiera cały pigment tego różu. Także właściwie to wygląda tak, jak ja bym tutaj dała jakiegoś fioletu, prawda? Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak wam się wydaje, ale mnie się właśnie tak wydaje. W kąciku też daję niebieskiego, ale ja go później rozjaśnię którymś pewnie z tych cieni. Zobaczymy, jak się będzie miała sytuacja. Patrzcie, jak to wygląda. Bardzo ładnie, znaczy bardzo ładnie. Bardzo ładnie te kolory ze sobą współgrają. I pigmentacja jest spoko. Także w sumie wydaje mi się, że bardzo szybko można makijaż tą paletą wykonać. Nie wiem, jak wy uważacie. Mam tutaj pędzelki, to może jednak trochę się z nimi zaprzyjaźnię. Podoba mi się ten fiolet. Ale zróbmy tak, że damy więcej różu chyba też na dół, bo słuchajcie, on się tam troszeczkę nam wytrącił, a bardzo ładnie łączy się z tym fioletem i z tym niebieskim. Także ja jestem jak najbardziej na tak. Jak najbardziej. No to taka troszeczkę, że tak powiem, improwizacja. Także wiecie, plan był jakiś, ale plan już widzę, że spalił na panewce. Czy ktokolwiek jeszcze tak mówi, słuchajcie, spalił na panewce? Czy coś takiego? Ciekawa jestem. Ciekawa jestem. Dobra, dokładam jeszcze tego niebieskiego tutaj w kąciku. Też jestem ciekawa czerni, jak ta czerń się zachowuje. I mam ochotę, słuchajcie, zaraz wam powiem, na co ja mam ochotę. Mam ochotę walnąć ten rozświetlacz na środek powieki. I tak zrobimy, bo jak mamy na coś ochotę w makijażu, to róbmy. Róbmy, słuchajcie, nie ma co, życie jest za krótkie, nie ma co się zastanawiać, niby zawsze można ten makijaż zmyć, prawda? Także ja sobie zrobię tutaj, nakładam NYX Glitter Primer i jadę z rozświetlaczem. No, dosyć mocny jest. W sumie, że tak powiem, tego się nie spodziewałam. Ale bardzo ładny kolor mi powstał. Nie wiem, czy wam się podoba. I taka choineczka mi wychodzi jak zwykle. Także nie, no nie, no nie. Ja jestem zadowolona. Słuchajcie. Także w sumie można powiedzieć, że użyłam raz, dwa, trzy, czterech, pięciu cieni z 12. Myślę, że
całkiem dobry wynik jak na taki makijaż, chociaż ten ten czerwony, no ten taki ceglasty, to właściwie można powiedzieć, że on był tylko na załamanie i się załamał, tak? I się załamał i już go nie ma. No ale jak oceniacie? Ciekawe, nie powiem. Bardzo fajnie się pracuje z tymi cieniami, naprawdę. To muszę wam powiedzieć na 100%, że one bardzo ładnie się, tak jak już mówiłam, ze sobą łączą. Co jest mi bardzo na rękę. No. I niesamowicie mi się podoba ten róż. Bardzo ładny jest, naprawdę. Taki głęboki. Także oczywiście malu, malu 100 tysięcy razy, ale właściwie ja już nawet, słuchajcie, jestem, że tak powiem, zadowolona i gotowa. Także ja jeszcze na pewno drugie oko pomaluję, bo byłoby dobrze, gdybym pomalowała i prawe oko, i lewe. Tak myślę, że tak by było dobrze. I jeszcze się pokażę i porozmawiamy sobie w podsumowaniu na temat tej palety. Jeszcze dodam oczywiście podkład i wszystko. Chciałam też, żeby mi pasowało do kolczyków. No, tak dzisiaj sobie wymyśliłam. Także jak na razie jestem mega zadowolona. Ten niebieski, słuchajcie, on mi się tak podoba, że naprawdę po prostu takiego koloru jeszcze nie miałam. Zastanawiam się, czy nie dodać troszeczkę czerni w kąciku, ale też chciałam, żeby ten makijaż był bardzo intensywnie kolorowy dzisiaj, także no, zobaczymy. Jak na razie jestem zadowolona. Zobaczymy, jak mi wyjdzie drugie oko z tuszem, z podkładem, ze wszystkim, ale no, zapowiada się to naprawdę obiecująco. No dobra, wróciłam do was jeszcze poopowiadać troszkę o tej palecie. Słuchajcie, w międzyczasie trochę mi się wizja zmieniła, więc w sumie jak patrzę na ten makijaż teraz, to wyszło mi dużo fioletu i właściwie ten fiolet jest połączony z różem. Nie wiem, czy to dokładnie widać. Tutaj mam ten róż, tutaj mam trochę fioletu. Także tak to wyszło i myślę, że nawet jestem zadowolona. A w ogólnym rozrachunku, jeśli miałabym ocenić tę paletę, to jestem bardzo zadowolona. Naprawdę. Powtarzam się, ale jestem zadowolona. Dzisiaj używałam samych cieni metalicznych, więc oczywiście to jest moje pierwsze wrażenie dotyczące tych cieni. Użyłam sobie tak naprawdę około 1, 2, 3, 4, 5 cieni, a nawet 6, bo jeszcze użyłam czarnego. Jednego z tych cieni użyłam w roli rozświetlacza. Także tego tutaj. Ten zrobił mi dzisiaj robotę rozświetlaczową. I bardzo mi się podoba, jak to wygląda, bo jest ten błysk, a jednocześnie nie jest on też jakiś przesadzony. Ciekawa jestem, czy oczywiście dałam za dużo bronzera, ale no to ja. Ciekawa jestem, jakby mi się sprawdzał faktycznie ten bronzer, ten, co ja mówię, bronzer, ten rozświetlacz złoty, ale chciałabym, słuchajcie, zostawić to na przyszłe makijaże, tak jak mówiłam, bo chciałabym też z wami stworzyć taki makijaż w matach. No i myślę, że to będzie w którymś filmiku Get Ready With Me, ale koniecznie dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowani takim tematem. Jeśli chodzi o podkład i inne rzeczy, których użyłam dzisiaj w makijażu, to Eveline Liquid Control. Jest lato, więc on jest teraz dla mnie idealny na lato, mimo że nie kryje tak, jak bym chciała, ale jeśli się dokłada warstwy, to jest dosyć spoko. No i oczywiście puder Bourjois, który ostatnio mi bardzo, bardzo wiernie towarzyszy w mojej przygodzie na twarzy. I pomadka Golden Rose 110. Tak ona wygląda, już też ją dobrze znacie. No i oczywiście Beach Cruiser, także no, trzeba się porządnie przebrązowić. No jestem zadowolona z tego makijażu. W sumie nie wyszło dokładnie tak, jak planowałam, ale podoba mi się szczególnie ten kolor, który jest morskim, niebieskim, nie wiem właściwie, jak go nazwać. No i żegnamy was na dzisiaj, tak się kończy, no, ja i Flaming żegnamy was, troszkę go ucięło, ale to nic, żegna was. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy też macie
tę paletę, a jeśli nie, to czy może moja recenzja was zachęciła lub recenzje innych youtuberek i czy zamierzacie ją kupić? Ja, tak jak mówiłam, o, coś mi się tutaj dzieje z paznokciem, oczywiście już się nie mogę skupić. Ja, tak jak mówiłam, jestem z niej zadowolona. No i mogłabym ją polecić, jest to jakość Make Up Revolution, także dosyć spoko i ta z tych czekoladek. Pokażę wam, jak wygląda jeszcze paleta po jednym z użyciu, bo to też zawsze mnie ciekawi, ile tych cieni tutaj idzie. Oczywiście zrobiła mi się tutaj taka sadzawka na tych dwóch cieniach, ale to spoko, zawsze można zeskrobać, także nie jest to jakimś tam problemem. Kolory są przepiękne. Cień również bardzo dobrze się sprawuje, bo w trakcie, jak mi się zmieniła ta wizja makijażu, to dodałam tutaj trochę czerni, to tu, to tam, także wyszło tak. No, wyszło jak zwykle, czyli inaczej. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Będzie mi miło przeczytać wasze komentarze na temat życia, pracy w ogrodzie, na temat waszej ulubionej palety, no, na temat czego chcecie. Po prostu, no, zaskoczcie mnie. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Widzimy się już niedługo. Cześć! Halo? Czy to idzie dalej, czy ja dałam stop? Halo?